Hej, proszę bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Y. Ostatnio zaczęliśmy na ścieżce 18, no i w dzisiejszym odcinku dalej będziemy zwiedzali tę ścieżkę. Właściwie za dużo jej nie zwiedziliśmy, no ale tak, tu jeszcze występuje całkiem sporo Pokémonów, które właśnie też chciałem sobie złapać. Zobaczę najpierw co mam tylko pierwszego w drużynie, co jak ustawione. No właśnie, na początek może teraz sobie wyślę do odmiany Gudrę. Ja też w poprzednim odcinku powiedziałem, że kurczę, trenerzy mają tutaj całkiem mocne Pokémony. Raczej takie mocniejsze dosyć sporo od nas. Ale dobra, zobaczmy na początek, co jeszcze w trawie piszczy. Co jeszcze fajnego można tutaj złapać? Za wyjątkiem Duranta albo hordy Durantów. Dobra, idź Gudra. W zasadzie hordy Durantów fajnie będę mógł zdjąć używając Muddywhatera. Byleby trafił we wszystkie. Dobra, leci Muddywhater. I w zasadzie trafił we wszystkie, bo jeżeli by w któregoś nie trafił, to od razu pojawiłaby się o tym wiadomość. Także pokonać wszystkie Duranty i 4160 punktów expa. I jeszcze dodatkowo za każdego Duranta 2 EV Defensa, czyli łącznie dycha. No i tak, ładna ilość punktów expa, naprawdę. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, tutaj expić można przyjść. Dobra. I w zasadzie też coś mówiłem o super treningu. I na dobrą sprawę nie głupim pomysłem byłoby się tym jednak troszkę zająć. Także w dzisiejszym odcinku może troszeczkę się też i tym pobawimy. Więc tak, mamy jeszcze trzeci poziom super treningu, który nie jest ukończony, w żadnym z tych wyzwań nie jest ukończony. Więc spróbuję zmierzyć się z Magnetonem, walcząc właśnie Gudrą. Czy to się uda? No mam mało EV wbitych, ale zobaczymy. Znaczy Magnezonem właściwie, no Magnetona pokonaliśmy wcześniej. Magnezon jest jego wyższą formą. Także Magnezon będzie dosyć trudnym oponentem, trzeba to przyznać. Czy mi się uda teraz? Nie wiem. W sumie im więcej mam EV, tym prościej, prawdę powiedziawszy. I po prostu musimy zwalić jak najmocniejsze strzały. Dobra, tu mam magnetyczne, balistyczne pociski. Także tak, szybkie strzał, dobra, odbiliśmy jedną kulę. Kurczę, cały czas będzie tym nawalał. Dobra, kolejne siatki, bramki. Dobra, szykuje się do ataku. Dobra, trzeba unikać ładnie tych kulek. W razie potrzeby się bronić. Dobra, pokażcie siatki. Muszę wbić 2500 punktów, to jest dosyć trudne, myślę. Dobra, znów strzały, strzały byle trafne. Dobra, i mamy. Dobra, po stówce. Dobra, jak tak dalej pójdzie, to mu wbije i ubije go. Dobra, znów partia pocisków balistycznych. Balistyczno-magnetycznych, dobra, to muszę. Kurde, minus 90. Dobra, udało nam się odbić. Dobra, kolejne siatki potrzebne. Dobra, i jeszcze jeden celny strzał. Jest, dobra, rozwaliśmy Magnetona. Tylko ciekawe, czy teraz pobijemy ten tak zwany rekord i oczyścimy challenge, czy nie. Ale przynajmniej będę miał 12 V do spec ataku, na który mam deficyt na dobrą sprawę, bo nie mam V od spec ataku. Dobra, plus 12, wskaźnik troszeczkę podskoczył. No i Gudra ma więcej spec ataku. Właśnie ma we wszystko poza spec atakiem. Kurczę. Dobra, udało nam się, fajnie. I jeszcze SP Batk S K tylko. No to trochę słabo. Dobra, a oczyściliśmy kolejny super trening. To tak, żeby was samo sobie przynudzać, na tym na razie skończymy. Ale dobra, zawsze to 12 V do spec ataku. Zobaczę tylko, czy mam jeszcze jakieś bugi na spec atak. Nie mam bugów na spec atak. To słabo. Teraz mam tu jeszcze reset bug, ale reset bug całkiem czyści EV-y, to mi jest niepotrzebne. Speedback S, na co to komu? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy właśnie dużo tych bugów, które zwiększają właśnie siłę w tym super treningu. Na dobrą sprawę też można by je kiedyś tam wykorzystać. Ale dobra, wyszukamy nowych dzikich Pokémonów. Jeszcze. Bo w tej trawie, o ile dobrze pamiętam, występują. Girder! No to cóż, to nie jest najlepszy oponent dla Gudry, bynajmniej. Ale dobra, spróbuję go rozwalić. Może będę szybszy. Tak jest Dragon Pulse. Czy to wystarczy? Odpytanie. Chyba nie, bo nie mam już tak wysokiego spec ataku. A jednak, wystarczyło, nie doceniłem Gudry. Okej, czyli pokonaliśmy kolejnego dzikiego Pokemona. W zasadzie to ja miałem zmienić, gdyż Gudra tu już ma level. Także szybka zmiana. I chyba preziomu jeszcze nie ma, tylko Lucario.
No i skoro się też bije Lucario, to w zasadzie jeszcze tak, nasza wyszukiwarka przedmiotów, zmierzmy się z tym małym chłyskiem tutaj. A ile dobrze pamiętam, to chyba wiem co on ma. W moich krótkich spotkaniach nic mnie nie powstrzyma, mogę pójść dosłownie wszędzie. Cóż za entuzjasta. Dobra, więc walczmy z młodzikiem Jadenem, który jest od walki Scolipedigo. Scolipede jest kolejnym nowym Pokémonem, to wyższa forma Wilipeda, z kolei wyższa forma Venipeda. Jest to właśnie Pokémon typu robak, trucizna. Dlatego też wziąłem mojego Lucario, bo na truciznę on jest całkiem niezły. Dobra, to więc walczmy. Także Mega Ewolucja i Dragon Pulse. Scolipede w zasadzie nie jest w stanie mi zrobić zbyt wiele. Z tego względu, że no, to jest Pokémon robak, to raz. Ataki robaczne są zarówno efektywne na stal i walkę, no i też jest Pokémon trujący. Ataki trujące nie działają w ogóle na typ stalowy, także Lucario jest idealny wybór do tej walki. No i Scolipede nie pamiętam, do czego daje V naprawdę. Ten może Agility wzmocni sobie mocno Speeda. No ogólnie Speeda takiego małego nie ma, więc możliwe, że teraz będzie szybszy nawet ode mnie. I jest, już raz Team Roller. To jest atak typu robaczego, który robi mi tyle co nic. A my kolejny Dragon Pulse. Dobra, także pokonujemy tą stonogę, czy co to jest? Robactwo. No i kolejny Pokémon jest Pinsir. Pinsir jest również Pokémonem robaczym, tylko z tą luźną, że już poznaje jak ataki typu walczącego, ma jeszcze ability Mold Breaker, które... Mold Breaker sprawia, że niektóre umiejętności tracą swój efekt. Głównie są umiejętności, które uniemożliwiają uderzenie na przykład danym typem ataku, jak chociażby Levitate. Wow, super power. To przywali. I to... Tak konkretnie, no tak, Pinsir ma ogromny atak i właśnie Pinsira można gdzieś złapać, chyba tak, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. I Pinsir też daje oczywiście V do ataku, jest to bardzo dobry w tej statyce Pokémon, także leć tutaj Town Flame, tobie atak się przyda. Także z naszej strony w Aerial Ace i to załatwia już Pinsira. Także pokonujemy trenera, który swoimi robaczkami jednak trochę nam dowalił. Pokonamy Lucario, Scolipede, Pinsir! Dobrze, że wziąłem tam ochronę, albo przynajmniej jakieś pieniądze dostałem za tę walkę. Dobra, no i zmuszam je znów do wrócenia się do centrum Pokémon, kurczę. Dobrze, mamy nasze roleczki, to raz dwa się myknie. W zasadzie nie wiem, co wychodzi szybciej, czy przejechać się na rokach, czy użyć flya, bo na flyu i tak musimy przecież wybrać, gdzie chcemy polecieć i tak dalej, a na roleczkach tu nas wyrzuci, tam nas przesunie i też nic z tego nie wychodzi. Dobra, także szybko leczmy się. Biedny Lucario padł od superpowera, nie spodziewałem się, że aż tak mi to przywali. Ale okej, no trudno. Dobra, no i jeszcze sobie kupię może trochę Ultra Boli, bo widziałem, że tam ich tam chyba tylko 11 zostało. Także kupmy, tak, nie, 16 mam. A nie, jednego gdzie? Jednego, to się nie opłaca. Kupię sobie zdychę, tak na zapas, bo jeszcze sporo Pokémonów mamy do wyłapania na dobrą sprawę. No i w zasadzie możemy wsiąść nasz najszybszy środek transportu, czyli rower! W sumie rowerem się znacznie lepiej jeździ niż na rolkach. Dobra, także lecimy. Dobra, tu już możemy sobie z rowerka zejść i wziąć naszą wyszukiwarkę, by po prostu móc wynaleźć jakieś nowe przedmioty. Dobra, tu coś mamy. A tym przedmiotem jest Hyper Potion. Będziemy musieli znów przebyć trawy, żeby stąd wyjść. Może przy okazji jeszcze coś znajdziemy. Albo i nie. Dobra, dziki Pokémon napada nas. I cóż to jest? O, Sandslash! Sandslash jest kolejny, no Pokémon jest to Pokémon typu czystoziemnego. Jest to Pokémon taka kolczasta mysz. Jest to wyższa forma Pokémona imieniem Sandshrew. Dobra, i właściwie udało nam się go idealnie niemalże osłabić. Tą żart Gyro, bo czy atak tym mocniejszy, im większa różnica w speedzie między Pokémonami. W sensie Sandslash nie jest najwolniejszy Pokémon, więc atak u niego jest trochę nie na miejscu, powiedziałbym. Dobra, także Ultra Ball i miejmy nadzieję, że się ładnie tutaj złapie. Wcześniej czasem grałem w Y, miał tu szansę właśnie spotkać Shiny Sandslasha. No i był to niezły fart. Dobra, zobaczmy więc Sandslasha i tak, 1000 punktów expa, 2 EV do defensa, o ile dobrze pamiętam, no i Sandslash. Kolejny Pokémon, właśnie to jest mysz, taka z kolcami, jak grzbiecie, typu ziemnego. Tak, jakby zwija się w kulkę i taką jakby kolczastą kulkę. Kiedy jest, no, czymś zaniepokojony. Może się toczyć i atakować lub uciec. Ciekawy Pokémon. Taki trochę jakby jesz.
Dobra, i coś nam z trawy wypadło, czy z trawy, z krzaka konkretnie. Tu z krzaka mogą wypaść dwa pokemony, albo właśnie Burant, albo jeszcze przeciwieństwo, czyli mrówkojada Hitmore, o ile dobrze pamiętam. Dobra, także Drake, Aurasper będzie niezły. Ponieważ jest to pokemon też stalowy, więc zadziała on normalnie. A ze względu na to, że my mamy typ stalowy, to jego ataki na nas by nie zadziałały za dobrze. Swoją drogą też tutaj fajnie się na nich expi, naprawdę. Jeszcze gdzieś tam jakiś przedmiot był, niby. Tak, i to gdzieś tu. Na krzaku! Pokeball. To może się przyda. Kiedyś. Zwykły pokeball. Dobra, także chodźmy dalej. Tu mamy trenerkę. Trenerko. Chce się sobą bić. Czy twój pokemon jest... Czy ruchy pokemonów nie są najlepsze? Naprawdę chciałbym być w stanie ich używać. Pewnie ma na myśli ataki walczące, ale dobra, walczmy z walczącą dziewczyną Justin, która wysłała mię Shao. Także tak, pokemon walczący, to Lucario nie jest najlepszy oponent na mnie Shao, ze względu na swój typ stalowy. No dobra, więc jak mię Shao, no to ja chyba muszę zrobić zmianę. Zmianę na Talonflame, a ile mię Shao jest na jakichś ataków kamiennych, bo wtedy będzie lipa. Także lecz Talonflame! A mieszało, że Arthur. Bardzo dobrze, że zmieniłem. Arthur nie zadziała za dobrze, poza tym mieszało, ma bardzo słaby specatak. Także Arthur nie zdziałał tyle co nic. Także z drugiej strony fly. A mieszało, że Bounce. O nie, Bounce ma podobny efekt do Flya z tą różnicą, że jest nieco słabszy. No i jeszcze może sparaliżować. Ale to też jest atak typu latającego, jakby nie było. I Flame Panic go poparzyło. O, jak fajnie. Czyli ma też obniżony przy tym atak. Czyli dość ciekawe. W zasadzie Bounce jest bardzo ciekawym atakiem. Niewiele pokemonów go poznaje. Po prostu wyskok i atak z powietrza. Dobra, Aura Sphere. Czyli znów nam się troszkę dostaje, ale poparzenie załatwa mieszało. No i tym oto sposobem pokonujemy przeciwniczkę. Tak, 1900 punktów expa, Lucario i Talonflame, Pigeon 52. No i wpłynęliśmy Justin. Ruchy pokemonów są takie super. Tak, przed chwilą mieliśmy okazję jakiś nowy zobaczyć. Okej, czas na kolejną zmianę w mojej drużynie. Kolejnego pokemona, którego wystawię do walki, będzie nim może... A niech będzie znowu Linun. Goście najciężej XP ze wszystkich chyba moich pokemonów. Dobra, i tu też mamy tory kolejowe. Albo raczej na jakąś taką, nie wiem, wózki z kopalni czy coś takiego. I tu też mamy nową jaskinię, którą zaraz też i odwiedzimy. Tylko tak, tam na dole też coś mamy, tu mamy kolejne wejście do jaskini, tu mamy jeszcze jakiś przedmiot, jakim jest Max Ether, który maksymalnie leczy pipi. No i jeszcze możemy się przejść kawałek tym mostem, dochodząc gdzieś... O, walka w powietrzu, czy chcesz walczyć w powietrzu, trenerze? Dobra, zawalczmy. Oho, także jestem trenerem powietrznym. Popatrz na mnie, wuuu! Ale tylko tam fajnie nie ma się najlepiej, a mamy Rusta, więc może coś z tego będzie. Także tak, walczmy z Jeremy, który wysłał walki Ninjaska. Ninjask jest kolejnym pokemonem, jest to właśnie wyższa forma Ninkady, w zasadzie tak samo jak Shedinja, którego mieliśmy okazję zobaczyć w odcinku poprzednim. No i Ninjask jest najszybszym, chyba takim normalnym pokemonem, nie legendą. Dobra, jak na razie leczymy się naszym Rustem, ten użył Protecta bardzo dobrze, no i on ma jeszcze dodatkową umiejętność Speed Boost, która sprawia, że co turę rośnie mu Speed, podobnie jak u tego, no, Janmy. Dobra, w naszą stronę ci Slash, zrobił nie za wiele, z naszej strony Aerial Ace, no i Ninjask ma bardzo słaby def, także pada od razu. No jeszcze nie dokończyłem właśnie, jeżeli ewoluuje właśnie... Kurczę, Flygon. Jeżeli ewoluuje Ninkada, to jeżeli mam wolne miejsce z drużyny, to właśnie Ninkada staje się Ninjaskiem, a jeszcze dodatkowo pojawia się nam Shedinja na tym samym poziomie, co ewoluowany Ninkada. No i dobra, Flygon. Flygon jest wyższą formą Vibravy z kolei, jest to właśnie pokemon smoczoziemny, no i również potrafi latać, no. Jakby nie było, kurczę, Stone Edge! O nie, to ja nie mam szans z tym gościem, kurde. Dobra, kolejny Rust. Pozostaje mi się nadzieję, że on nie trafi z kolejnym Stone Edge'em. Bo Stone Edge jakby nie było, ma niską silność i ma zaledwie 5 PP. Ja w ten sposób, gdyby nie to, że był to cios krytyczny, byłbym w stanie to znosić właśnie cały czas, dopóki nie zrzuci tych wszystkich PP ze Stone Edge'a. Bo Stone Edge PP ma 5. Dokładnie, czyli znów kurde, muszę się wracać do centrum Pokémon.
to zasiadł na rower jazda. To jest do wygrania. Gdyby nie ten kryt, ja byłbym w stanie to wygrać. Tylko ogromnie, żeby się pozbyć tego Stonerza u Flygona. To przede wszystkim. No szkoda, że nie mam innych latających Pokemonów, albo lewitujących chociażby. No Flygon na przykład jest właśnie jest niemalże idealny do tych walk powietrznych. Albo na przykład też Hunter się nadaje. W końcu też ma Levitate. W zasadzie chyba wszystkie Pokemony, które mają Levitate, mogą brać udział w walkach powietrznych. Dobra, także jedziemy z powrotem. Okej. Czyli powtórka z rozrywki, kolejna powietrzna walka. Mam nadzieję, że tym razem będzie bez krytów. Pierwszy turze nie będę się musiał leczyć, więc Ninjaska w sumie rozgniotę tę muchę od razu. A w zasadzie to jest niezłe na expienie swoją drogą, że przegramy walkę i później jeszcze raz wpada expa. Expa zostając, prawda, tracimy trochę pieniędzy, ale tylko trochę. Temu, że od razu baton pasa, to w sumie może być dobrze, jeżeli wypadnie mi od razu Flygon. A wpada od razu Flygon. Jest cień szansy, że ja go mogę rozwalić na... Nie rozwalę go na dwa ciosy. Kurde, ja mam pełne HP. Tego nie wygram już. Znowu. Chyba, że nie trafi Stonedżem. Nie traf, błagam się. Stonedż ma niską celność. Ja wiem, że to może mnie nie trafić. Dobra, nie trafiło. Jest, udało się. Dobra, muszę użyć kolejnego flya, żeby mieć pewność, że go wykończę. O ile trafię. A muszę trafić. Traf, błagam cię. Jest, dobra. Pozbyliśmy się Flygona. Flygon 3 FA do ataku chyba, o ile dobrze pamiętam. Dobra, i kolejny Pokémon jest Drifblim. Drifblim jest Pokémonem typu Duch Lot. Jako, że to jest Pokémon Duch. A on może być też Ability Flare Boost, tylko nie wiem, czy to jest jego normalna umiejętność, czy ukryta umiejętność. Tak, no może Flare Blitz jest spróbował od razu wykończyć, a tak, no to spróbuję Aerial Ace'a. Amnesia sobie wzmocni mocno Spec Def. Dobra, zobaczymy, czy ma tego Flare Boosta. Flare Boost, jeżeli Pokémon dostaje atakiem ognistym, po prostu zwiększa Spec Attack. Ten na szczęście nie miał Flare Boosta, także... Udało nam się go wykończyć, przy okazji stracąc troszkę HP i zyskując poziom 53. Ale naprawdę, fartem się nam teraz udało. A w poprzednim odcinku fartem jemu się udało, czy w poprzednim odcinku, w poprzednim razem. Dobra, i ten już raz Slash'a. No, a my oczywiście Relays i kończymy zabawę. Ciach, ciach. I pokonamy Ninjaska. Także kolejna powietrzna walka wygrana. I pokonaliśmy Jeremiego. Przegrałem. Patrz na mnie, przegranego. I 10 zwycięstwo zwróciło się nam z nawiązką. I to ładną. Dobra, także tak pokonaliśmy gościa. No w zasadzie moim pierwszym pokonaniem jest i tak line'u dalej. To możemy sobie iść, właściwie możemy się wrócić. Dobra, też można tu zjechać na dół i tu właśnie jest droga dalej. To my może jednak zaczniemy zwiedzanie jaskini. A jaskinią tą jest Terminus Cave. To możemy zejść z rowera. Włączyć naszą wyszukiwarkę, bo tu kryją się też przedmioty i tu też mamy skały, które możemy sobie rozwalać, żeby zdobyć na przykład jakieś ciekawe przedmioty lub spotkać w nich również jakieś ciekawsze Pokémony. Chociaż w zasadzie w tych skałach nie żyje nic, czego byśmy już nie znali. Ale przedmioty się przydadzą, na przykład taki revive. Także warto jest rozwalać skały, naprawdę warto. Warto rozwalać. Na dzikie poksy to niestety trzeba trochę uważać. I właśnie tutaj na przykład występują Gravelery. Fajnie byłoby mi się udało uciec, bo jednak Graveler może nam trochę dowalić, a ja jemu za bardzo nie mogę zrobić nic. No chyba, że dalej próbował tym Rock Smashem. Ma naprawdę ogromny def. Jeszcze Baldos, to mi obniży speeda. Ale nie na tyle, żebym jakoś się tym szczególnie przejmował, gdyż szlałem na speeda, a Graveler nie. Dobra, kolejny Rock Smash. No teraz to już coś robi. Kolejny Baldos. No to teraz nie wiem, czy ja będę szybszy. Coś powinienem być szybszy raczej. I też jestem, dobra, więc to będzie już, myślę, ostateczny Rock Smash. Nie! Nie jest jeszcze ostateczny, a to już raz Smackdown. Uff, dobrze, że się nie detonuje. Smackdown sprawia, że Pokémon po prostu traci typ latający, o ile jest latający. Bo jeżeli lewituje, to chyba też go ściąga na ziemię. Dobra, udało się rozwalić Gravelera, ale jakim kosztem? Dobra, to nie są przeciwnicy dla nas. Trzeba wiać. Dobra, a ja przede wszystkim szedłem tutaj rozwalać skałki dla itemków. Nie dla dzikich boksów.
W zasadzie tu też mieszka trochę nowych Pokemonów. Szczególnie chodzi mi o tutaj te takie zwisające. Dobra, i Shuckle! A więc jednak coś jeszcze występuje. Dobra, Shuckle jest kolejnym nowym Pokemonem. Jest to Pokemon robaczo-kamienny. Jest to dosyć wyjątkowy Pokemon, bo charakteryzuje się ogromnymi defensywami, ale słabymi atakami. Ale też już ataku Power, który zamienia jego atak z obroną, przez co robi się groźnie. To my jeszcze raz Rock Smash. Teraz jego obrona znacznie spadła i spadła aż do tego stopnia, że go wykończyłem. No tak, jego atak jest dość mizerny. Dobra. Ale zapomniałem, że Shuckle tu występuje. Naprawdę. Dobra. Może kolejny Shuckle? Chciałbym go sobie złapać. Nie, Graveler! Dobra, i Shlainun. No i czas chyba na zmianę, bo ja tutaj za bardzo sobie nie poradzę. Myślę, że Vileplume, bo Vileplume nawet jak dostanie, to i tak później wyssie z niego wszystkie HP i się przez to poleczy. Także leć Vileplume, a Graveler już Solfrog. Czy jakbym teraz zmienił, to może mieć kłopoty. Dobra, także Giga Drain, miejmy nadzieję, że nie ma Sturdy, chociaż zazwyczaj Graveler ma Sturdy, ta nie miała Sturdy. No to dobra. Jest okej. Okay. Dobra, po 880 punktów XP możemy lecieć dalej. Zapuścić się w głąb jaskini. Także tak, co my tu mamy? O! Tam coś wisi. A tu wiszą nowe Pokémony. I takim Pokémonem jest... To co myślę? O, Ariados. Też kolejny nowy Pokémon, ale nie ten, o którym myślałem. Właśnie jest to Pokémon robaczo trujący z kolei. Też robaczki widać zamieszkują te jaskinie, pajączki się zagnieździły. No w końcu to jest taki Pokémon, no, pająk jakby. O, używa ruchu Spider Whip. Spider Whip sprawia, że teraz nie będę mógł zmienić swojego Pokémona. Dobra, użyjmy jeszcze Thief, żeby go możliwie jak najbardziej osłabić. Ten używa Sucker Punch, który trochę mi zabrał. Ja użyłem Thiefa, też chciałem mu tylko troszkę zabrać. No i teraz czas na Ultra Bola. Miejmy nadzieję, że się zapisze za pierwszym razem, bo jak mi znowu czymś przywali, to będzie nieciekawie. Raz i tylko raz, o. Dobra, użyłem Agility. No tyle dobrze, no już nie mogę zmienić niestety. Ze względu właśnie na to, że użył Spider Weeba, to po prostu jak spróbuję zmienić, nie mogę zmienić. Dobra, także... Dobra, szybko, Ultra Ball, lecisz. Lecisz Ultra Ballu. I złap go, proszę cię. I raz, dwa, kurczę, nie ma dwa nawet, wow, to jest Spider Whip, też znamy jego trzy ataki, jeszcze nie znamy czwartego, bo on może mi trochę zagrozić. Dobra, także kolejne Ultra Ball, no złapże się, no, raz, ha, Critical Catch, no okej, okay. Także mamy Ariadosa. Dobra, kolejny Pokémon został oczywiście dodany i też do Pokédexu, więc jest to Pokémon długonogi. W każdym razie robacze trujący. Przyczepiać swoją sieć do ofiar. A później uwalnia? Aha, następnie śledzi je i tak, wędruje za nimi, aż ta dojdzie do swych przyjaciół. Ha, spryciarz. Jak to się mówi, dwie pieczenie na jednym ogniu później upiecze. Raczej upoluje. Dobra, także nasz Ariados nie ma się najlepiej. My tu mamy dużo hyperpotków, to można jednego dać. Już. No i Linon wraca do pełni sił. 150 HP, czyli prawie tego, że wykorzystaliśmy maksymalne możliwości tegoż przedmiotu. Dobra, i tak, tu mamy dużo różnych właśnie mostów, przejść i tak dalej, i przedmiotów, tak chociażby Dust Ball. No i oczywiście też i trenerów tu nie zabraknie. Dobra, teraz gdzie to się idzie? Ciemno, bo w zasadzie w tej jaskini, kurczę, mało co widać. I Graveler! Dobra, lecisz Linon i oczywiście, a Graveler, no to my musimy zmienić, bo z Gravelerami to się Linon za bardzo bić nie lubi. Odbied jest w stanie wykończyć tym Rock Smashem, ale... Poza tym to jakoś nie najlepiej się sprawdza. Dobra, balo z naszą stronę, która to obniży mi to speeda i już chyba mogę być wolniejszy nawet od Graveler. Ale wciąż nie jestem, także Giga Drain, no i Sturdy. Sturdy jest naprawdę mocną umiejętnością. A kolejny Baldos, no teraz już chyba będę wolniejszy od Graveler po tym Baldosie.
Ale dobra, teraz mogę użyć sobie nawet Acida, żeby po prostu zdjąć ten jeden HP brakujący. Nie, wciąż jest tylko jest szybsza. Zaskakuje mnie. Naprawdę. Dobra, i trochę punktów ekspa dla jednego i drugiego Pokemona i możemy lecieć dalej. Tu na górę. I tam coś jest, ale pierw dziki Pokemon. Sandslash! No z Sandslashem nam może i sobie poradzi. Prawdę mówiąc, Sandslash najpierw na bardzo wysokim poziomie poznaje ataki, które są jako silniejsze, a jednak nie aż tak wysoki, bo to Earthquake. Atak ziemny o dosyć wysokiej sile. I znów mnie zmusza do zmiany. Ja nie chcę tutaj marnować HP u Lainuna. Także lecisz, Valplume. Ekspimy sposobem wymienny. Jeszcze z złodzem, jakby tego wszystkiego było mało. Mocno sobie wzmocni atak. No to my Giga Drain i koniec zabawy. Tak jest, wykańczamy w Sandslash. No i maksymalizujemy swoje HP. Jak fajnie. Dobra, także 1000 ekspa dla jednego i drugiego boksa i możemy śmigać dalej. Tu kryje się Hyperpotion, więc jest ok. Fajnie, bo bym jeszcze tego jednego Shacklego spotkał. No cóż, spróbujmy szczęścia. Albo może jakiś przedmiot? Nic. Dobra, przejdźmy teraz tutaj na górę tym mostem. No i tu mamy trenera. No co tak patrzysz? Pomogę... jeśli przegrasz, to pomożesz mi w pracy. Ciekawe przy czym. Dobra, ale ja i tak nie przegram. Więc walczmy z pracownikiem Narekiem, który fanwarzy z walki właśnie Gravelera. Oczywiście jak Graveler, to ja tak muszę się wycofać. Też Shlainunem bardzo nie chce się tutaj męczyć. Także leć Valplum. Tak, cały czas te zmiany. Za zmianą zmiany. Także do akcji wchodzi Valplum. No i kończymy to szybko. Self-destruct! No to my to raczej jakoś w miarę przetrzymamy, myślę. Natomiast następnego Pokemon ewentualnie odnowię sobie właśnie na nim zdrowie. Także po 1030 punktów, 1300 punktów ekspany i koniec Graveler. No to z tego Gravelera sobie wyjście całość HP. Znowu idziemy na pełne zdrowie. O ile ten nie ma Sturdy, właśnie Sturdy w połączeniu z jakimś atakiem samozniszczenia też jest niezłą kombinacją. Dobra. I self-destruct. Można się było tego spodziewać. Dobra, to nam trochę przywali. Także Graveler się zdetonował. Ale tu dla nas nie był jakiś większy kłopot. Także tak, no i ostatnim Pokemonem trenera jest Golem. Za Golema dostałem 3 FV do defensa, więc Lainunowi się na pewno przydadzą. No Valplum tak sobie. Także lecisz Lainun. No i przy okazji też zdobędę trochę punktów ekspa, żeby zdobyć poziom 53. Golem jest właśnie ostatnią formą, wyższą formą właśnie Gravelera. A swoją drogą Gravelera jest niższą formą, niższa forma Gravelera to Geodude. Nie wiem, czy mieliśmy okazję go też spotkać, czy też i nie. Ale tenże Earthquake już się tak nie detonuje od razu. A nawet ten Earthquake, jak tam on mocno przywalił, wow. Dobra, Giga Drain. Wyssijmy ile tylko się da z tego Golema. Zostaje mu jeden HP ze Stardy. No a nam prawie na full odnawia się zdrowie. Ten po raz kolejny Earthquake. No i Earthquake wykonany Golema jest dosyć mocny, jak widać. Dobra, ten na dobitkę, Acid. Dobra, także kolejny Golema. No i pod sposobem Nereka, czy jakoś tak mu to było. Dobra, ile jest za poziom 53? O tak, no i próbuję poznać Lucrest. Co prawda Lucrest nie jest nam do niczego potrzebne, także nie będziemy się go uczyli. Nie wykonaliśmy Nereka. No, to była naprawdę męcząca walka. Nawet lepsza, aniżeli praca przy kopaniu. Co ty nie powiesz? Dobra, także czas na kolejne zmiany w mojej drużynie. Teraz do walki może wyślę... W sumie może być i Gudra. Gudra ma tego Muddywatera, więc jako tak to się sprawdza w tym miejscu. Dobra, i tak tu jakoś można zejść... Czy nie można zejść? Ja tu prawie nic nie widzę na tym monitorze. Dobra, także tędy się da przejść. Tu mam jakiegoś trenera, który sobie biega po mostku. A w tę stronę co my mamy? Zaraz zobaczymy. Dobra, dziki pox. Dziki pox, a tym dzikim poxem jest... Sandslash. Dobra, idź Gudra. Utop go w błotnistej wodzie. Muddywater. I pudło, a tym już raz odens. Oho.
robi się groźnie. Proszę cię, Gudranie, spuduj tym razem. Za Smoothie Water ma siłę 90, 3 razy 2 to będzie miało się 180, czyli jest mocniejszy niż nasze jakiekolwiek uderzenie, jeżeli jest super efektywny. Także rozwalamy Sun Slash. I ładnie poszło. Okej. Okay. 1500 punktów expa. Jeszcze EV do defensa. Co prawda mamy naturę, która go obniża. No ale cóż. Rozwalamy tę skałkę tutaj. Szakl? Szakl, dawać mi szakla. Co szakla? I... Raver. Ech, słabo trochę. Dobra, ale Gudra sobie raczej z nim poradzi. Użyjmy może Dragon Breath'a. Myślę, że to powinno zabrać całkiem sporo. Może jeszcze sparaliżuje tą Graver. No i Starfrog. Bardzo dobrze. Dobrze, że mnie nie atakuje niczym, bo tak to byłoby znacznie gorzej. Dobra, kolejny Dragon Breath. No i wykańczamy Graver i 2 EV do defense'a. Właśnie ta jaskina jest idealna do treningu pod właśnie defense. W zasadzie jest dużo właśnie miejsc, gdzie można trenować określone statystyki. O, i tu mamy Heatrock. Heatrock, podobnie jak Dumprock czy Smoothrock, wydłużają właśnie zjawiska pogodowe, no i właśnie Heatrock wydłuża mocne słońce. Dobra, to na samo zakończenie odcinka. Zmierzmy się jeszcze z tym oto tutaj trenerem. Opuściłem gdzieś moją książkę, kiedy biegałem w tej wawce. Widziałeś ją może na tym moście? Dobra, chyba nie. W każdym razie tak, walczmy z Aronem, który jest na walki Raidona. W sumie z Raidona, moje od razu trafię Matiuterem, to poradzę sobie bez większego problemu. W zasadzie muszę trafić, nie ma innej opcji. Wow, poziom 50. Dobra, także Muddy Water i trafia! To w zasadzie powinno wystarczyć, gdyż Raidon jest podwójnie podatny na ataki wodne. No i byśmy rozwalili Raidona, 2700, no i za to dostajemy poziom aż 53. Rośniemy w siłę. I właśnie niestety nam rosną tak ładnie, wszystko prawie plus 3. Nigdy nie bądź, nie wiem, jakby zachłanne, czy nie, grid to jest zachłanność, jakiś tam w każdym razie. A pod mostem mamy wodę. Jakkolwiek to ma być tłumaczone. Dobra, w każdym razie tak, właśnie, o, Lino coś znalazł. Znalazł mi Ultra Bola, przyda się. A teraz do walki mogę wysłać kolejnego Pokemona, jak na przykład Greninja, który jest wręcz idealny w tym miejscu do walki. No ale cóż, w dzisiejszym filmie właściwie to będzie już wszystko, tak jak mówiłem ostatnio trener. Także do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, w którym to dalej ruszymy w tę jaskinię. Także do usłyszenia, cześć! Thank you.